Dzień dobry wieczór. Z tej strony panowie Starki, no i cóż. Po ponad miesięcznej przerwie, powiedziałbym, że wręcz prawie już dwumiesięcznej, przynajmniej dla mnie fizycznie, widzimy się ponownie na YouTubach, jak i w grze Hogwarts Legacy. I tak, mówiąc szczerze, nie pamiętam, co tam się ostatnio działo w tej grze, na czym stoimy, ile przed nami, ile za nami, nic nie pamiętam. Więc tak, powiedzmy, że po prostu jestem właśnie znowu na poziomie zerowym. I druga rzecz, zapewne możecie pamiętać, jak wspominałem o tym, że jakieś choróbsko mnie męczy, delikatne czy coś, na jednych z dawnych odcinków relatywnie. No więc tak, dwa miesiące minęły od tego czasu i nadal siedzę, nadal chory, więc tak. Hello there, nice to see you. Nie zdziwcie się, jeśli odcinek będzie mniej energiczny albo zdecydowanie krótszy. No ale tak czy inaczej, dzisiaj robimy wątek główny, gdyż... Co może was zaskoczyć, nie mam sił po prostu na latanie, szukanie, zbieranie, myślenie, więc wątek główny będzie bezpieczniejszym wyborem. Serona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgog. He's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now? We are. I hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly. Which is more than I can say for some of my own classmates. Not all goblins are like Ranrock. Dziwne, że trochę to tak się przewinęło, ale dobra. Lodgog is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgog. Okej. Ja spytam tylko co, a potem idziemy. Nie ma co drążyć tematów. They don't scare you. They're bullies. Plain and simple. Never tolerated them in my own life, and certainly won't tolerate them going after my friends. Don't misunderstand me. They're dangerous wizards and shouldn't be trifled with. They should, however, be confronted and reminded, whenever possible, that the rest of us have each other's backs. Okej, dobra. Mądre stwierdzenie, swym drugim. If you find Lodgog, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please. On drogą, nie idąc daleko czy coś. Jakbyś zauważył, teraz tego gościa tutaj, ten płaszcz. Jego. Nie wiem, czemu strasznie mi tak podpasował, spodobał się. Fajnie by było, gdybyśmy kiedyś mogli mieć taki sam. No, a z drugiej strony też, gdybyśmy nie dostali takiego samego, ten, który nosimy z logiem Hufflepuffu i w ogóle, to tak, no. Świetne jest. I tak, co jeszcze w sumie mogę wspomnieć? Wydaje mi się, że wybór Hufflepuffu nie był tylko wyborem tutaj, w tej grze. Głównie dlatego, że... Mam tego malutka anegdota. Teraz w jakiejś tam... Nie wiem, jak się nawet nazywałem, ale... W jakichś słodyczach marki Kinder tam są teraz. Jakieś rzeczy właśnie stylizowane na Henryka Garncarza, czy Harry'ego Pottera, jak zwykle to nazywać, właśnie Henryk Garncarz. I tak... Siostra prosiła, żebym otworzył jedno, bo nie dawała rady. I nie uwierzycie, ale był tam... Nawet nie wiem co, ale wiem, że to było z Hufflepuff, więc... Przeznaczenie. Przeznaczenie zadecydowało, że mam być w Hufflepuffie i w ogóle. Więc tak, no. Niech i tak to zostanie. Hufflepuff moim życiem, czy coś. Serona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The three broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am. Magicznie przyjazny. His loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know.
Why should I trust you? Serona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Hmm. Well, if Serona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrok to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrok and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. To chyba chodzi o ten hełm cały, który jest w tytule zdania, ale okej. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrok's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need and meet me near the witch's tomb. Okej. Wszystko, czego potrzebuję, inaczej mówiąc, trzymamy zapas kapusty. Mamy trochę kapusty, więc... Okej. Można wyruszać. Nie ma co się przejmować innymi kwestiami. Kapusta gryząca, czy ktoś się tam nazywa. Niech ogwartu świata. To chyba wszystko, czego tak naprawdę będzie nam potrzeba. Okej, jest niedaleko, więc nie trzeba będzie się teleportować ani serunąć na miotle. Inaczej mówiąc, no jest tak de facto dobrym chyba elementem dla mnie. Bo te ekrany wczytywania nie wiadomo czemu ostatnio się zaczęły robić długie, a jeśli chodzi o miotły, to. W sumie nie mam niczego. Fajnie się na niej sruwa, ale wolę dzisiaj trochę pochodzić. Good. There's no time to lose. Ciekawe, czy mówi prawdę, czy będzie to pułapka. A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgot. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its... Rebellious. Wizard kind see things differently. So wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. No cóż, no. Mądre słowa i ciekawe. Zarazem. Według goblinów wytwórca jest właścicielem, według czarodzieja nabywca. Nie będę może tej stronniczy w tej kwestii, ale jestem w stanie zrozumieć obie strony konfliktu. Jako te słuszne. Chociaż no jednak... Z perspektywy większościowej to raczej jak się coś kupi, to jest się tego właścicielem, więc... Nie dziwię się, że mogą być przez te spory. Ale jest to różnica, powiedzmy, rasowo-kulturowa. Więc, no... Zdarzają się takie rzeczy. Jak tutaj też nasz właśnie towarzysz powiedział, da się to jakoś przeskoczyć, wypracować, zrozumieć. To jest tylko kwestia po prostu dobrej woli i chęci zrozumienia drugiej strony. Przynajmniej moim zdaniem. Ale dobra, nie przejmujmy się tym jakoś aż tak bardzo, po prostu idźmy. Co mamy? A, teraz w ogóle za pomocą Descendio? Coś z kimś walczę? A, Mroczny Wilk. A. Dobra, gdzie jest Descendio cały? A, bo to będę potrzebował chyba w takim razie Levioso. Tak, Levioso i Descendio. Levioso, Descendio. Dobra, mam wszystko, co będzie potrzebne. Ja nie wziąłem Glacius, a nie Levioso. No, a, bo nie jestem na tym pakiecie. Okej. Okay. Okej, okay, to teraz mogę to. Wykonane. Tym samym, o czym akurat pamiętam. A dajcie chwilę, muszę zapisać tu jeszcze Mrocznego Wilka do tych, których pokonałem. Tą magiem są starożytną, bo jednak te... To jest w sumie ostatnia kwestia, którą pamiętam, jeśli chodzi o te wszystkie jakieś achievementy, wyzwania, dziwne rzeczy, które miałem robić i tym podobne. Że jestem zmuszony atakować wszystko, co istnieje, tą całą moją specjalną magią.
Więc no, przynajmniej wilkę mam z głowy. Jest to przynajmniej z tych zapisanych u mnie, dokładnie mówiąc... 9 wróg. Więc wow. Jeszcze dużo przed nami, patrząc na to, że... Wrogów pamiętam, że znacznie więcej niż 9 rodzajów. Są dwa rodzaje tych całych, nie pamiętam jak się nazywają, tych żab, mnóstwo pająków, mnóstwo goblinów i innych rzeczy. Ciężko będzie, powiedzmy, określić ile. Ale zdecydowanie dużo. Właśnie przy okazji jeszcze, co to było to? To jest... Confringo, tak, tutaj mam Confringo. Nie Confringo. Incendio chyba. A na tym miejscu miałem... Depulsa. Tak. Pamiętam, że na jednym było Akio, na drugim było... Czym Akio. Na drugim właśnie było przeciwieństwo, czyli Depulsa. Dobra. No to idziemy. I przy okazji kominek. Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the dark protectors, known as Inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. Typu tak. Światłem, siłą, a najdyskuteczniej ogni. Tam było light force, więc co? Czy nie wiem, czy Light Force, czy Life Force, ale jeśli to było Life Force, to już źle przetłumaczone. Jeśli Light Force, to okej, okay, no, to tu. To trochę dziwnie to było też zrobione, ale okej. Okay. Dobra, a póki co jaskinia kolekcjonerów, no i zobaczmy, co nas tu czeka. Za tym, żeby rzucać Revelio na ewentualne znajdźki. Jeszcze kolejna rzecz istotna to to, że chyba... Nie jestem pewien, ale możliwe, że Inferiusa też jeszcze nie mamy. Jeśli chodzi właśnie o ten... O to, co ruszyłem, a co nie ruszyłem. Idźmy. Dobra. A w takim wypadku, gdzie to jest? O, tutaj. Oczywiście, stare sztuczki. Całe szczęście, jeszcze pamiętam jak to działa. Dobra. O, to idziemy. Na brodę Merlina. Tutaj coś jest. Na szczęście... Dobrze polazłem, jak na początek. No i dobra. Są kolejne wrota. Nie widzę tych całych Inferiusów, czy cokolwiek. Okej, dobra. Podejrzewam, że wiem, co tam trzeba zrobić, więc tak. Zbieramy ćmy, po czym tam trzeba będzie chyba te pulsy użyć, żeby zacięte drzwi móc aktywować. Nie jest to najnormalniejsza sprawa, czy najnormalniejsza, jeśli tak, najciekawsze, że nie można wszystkich ciem naraz. Ale dobra. Dobra. A nie, Akio też działa. Dobra. Okej. Okay. Musiałem rzucić tylko te pulsy z ciała, ale dobra. Skoro Akio też działa, no to... Nawet nie wiem, czy te pulsy tak de facto będzie potrzebne tutaj, ale dobra. Jeśli mówili, że jest potrzebne, to niech będzie, że jest potrzebne. I tak są Inferiusy. Dąbleki, które pamiętam. Okej. Okay. Jest jakieś dziwne wyzwanie, więc będę się próbować. Ale tak, ogólnie Inferiusy
Jak może niektórzy z was pamiętają, są niemożliwe do zranienia, dopóki nie użyjemy wcześniej magii ognia, więc... Tak. Po prostu ciekawa sprawa. Dobra. I nie zdążyłem. Tak, jeszcze raz. Okej, nie dałem rady. Okej, Inferius teraz na pewno jest już na liście. Jako że no, wcześniej jak mówiłem, nie byłem pewien, więc wolałem to sprawdzić. Okej. Zaczyna mnie ogarniać. Co tu się dzieje? Najgorsze. Nawet nie pamiętam, którym się piło eliksir. Okej, G. Bez przypadek to klikłem. Ale dobra, przynajmniej już ogarnięty. Tak, tu mam jakąś skrzynię, do której teoretycznie nie mogę się dostać. Praktycznie na szczęście jestem w stanie, więc świetnie. Zbieramy też jakieś przy okazji ubranka, standardowo słabsze niż to, co już mamy od dłuższego czasu, ale no, przynajmniej zbieramy. Będzie potem na sprzedaż, czy coś. I dobra, nie widzę co nic więcej. A co za tym idzie, można chyba pójść dalej, zbierając przy okazji wszystkie jakieś śmieci i tym podobne. I dobra. Właśnie, ty mam Lumos, na czemu tam go wcześniej ustawiałem? W sumie nie wiem. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Okej, dobra, już jest wyjaśnienie, do czego będzie potrzebne do pulsa. Faktycznie, Akio mogłoby nie zadziałać, ale de pulso na szczęście działa. Dobra. Sprytne, sprytne, fajne. Podoba mi się. Oczywiście nadal nie jest to jakieś wielce odkrywcze i tym podobne, ale no. Po prostu i tak fajne takie, takie coś. A i tutaj jeszcze jest jedno. Dobra, dobra. A więc mamy wszystkie, jej. Kolejna zagadka za nami. Chociaż jak naprawdę to prawie, że żadna zagadka, więc no. Lepiej byłoby chyba to określić, kolejna rzecz za nami. Czym kolejna niewielka przeszkoda za nami. A teraz zobaczymy, co mamy tutaj. Powiedzmy, że jakieś teoretycznie większe znajdźki. Chyba. Ciekawe. O co to wszystko? Okej, chyba... Nie wiem. Okej, dobra, jest trochę delikatnie mówiąc, trochę makabryczne, ale niech tak będzie. Dobra. I to czemu znowu nie działa? Chciałem się tutaj przynieść konkretnie? No to wygląda, jakby to musiało być koniecznie tutaj, tyle. Albo dosłownie nawet nie tyle, co tutaj, co mogą tylko jedno ruszyć. Jedno zarzucić. Nie, to widać. Jakby to miało się tutaj normalnie ustawiać dalej, więc... coś musiałem zepsuć. To ja muszę czegoś tutaj po prostu nie ogarniać. Czy się w ogóle sterwało? Powiem, że to jakieś sterwanie było na to. Zły przycisk.
no właśnie decydować o takich rzeczach jak to. Jak wysoko to będzie i tym podobne. No dobra. Teraz to nieistotne, bo i tak już to rozwiązałem. Trochę dziwne, co przy użyciu dosłownie jednej sterty kości zamiast potencjalnie tylu, ile tam ode mnie chcieli. Okej, jakieś tutaj niewielkie sakiewki, tam mam nadzieję, że nie pominąłem żadnej właśnie sakiewki. Nawet jednej, którą bym mógł wziąć. Prawda? Down I go. No other way. Jak nie ma innej drogi, jest inna. Tutaj mogę przerzucić to jeszcze. A, dobra, czyli tutaj, jakby to najlepiej wytłumaczyć, nie ma innej drogi z perspektywy tego, co tam mam zrobić. Czyli znaleźć ten cały grubowiec. Bo to, co jest tutaj, nie jest tym, czego szukamy do zdania. Ale za to znaleźliśmy jakiś nowy wygląd schodów do budowy czy coś. Nie powiem, żebym był z tego powodu bardzo jakiś zaciekawiony, zafascynowany, podobnie, ale no. Przynajmniej jest. I przy okazji pytanie brzmi jeszcze, co tutaj jest, jakieś takie coś, co poza zasięgiem z obu miejsc. Dobra. Mam nadzieję, że później to odkryję. A póki co, tak. Czy tutaj coś jest? Nie ma. Oczywiście, że nie ma, bo jakby inaczej. A może jednak jest? Jednak jest. Jest powrót. Dobra. To już tłumaczy wszystko. To było zatajemnicze coś i inne takie rzeczy. I tak, w takim wypadku też nie ma co się teraz zastanawiać nad takimi rzeczami koloru niebieskiego aż tak bardzo. Czy powinienem się skupiać na tych żółtych, czy też złotych, jak złotych zwał. Pokonaj wroga z pomocą petryfikus. Okej. To będzie ciekawe wyzwanie. Okej. Czy tak muszę petryfikus od Telusa. Nawet nie wiem, czy ich akurat się da. Mam przy okazji eliksir niewidzialności. Pewnie nie. No nie mam, niestety, więc tego drugiego to nie zrobię. Ale się też nie będę tym jakoś wielce przejmował. A oczywiście, rzuciłem akurat Protego, kiedy był czerwony atak, no. Sam ja. Typowe u mnie. Nie umieć rzucić Protego na żółte ataki, ale... Ale na czerwony to zawsze się uda trafić. Dobra. Dobra. Okej. Dobra. Szybciej. Dobra. I po sprawie, czy jeszcze coś będzie? Jeszcze dziadostwa wychodzą, niestety. Ciekawe, jak długo to będzie trwało. Okej. Mogę jednego użyć, bo i tak mam... Jeszcze... duże... możliwości bojowe. Dobra, teraz już chyba koniec. O co tym idzie? No, sukces. Okej, zmieniamy znowu na to. Bierzemy Lumos, żeby zanieść tamtą muchę. Są ćmę, no ale wiadomo, muchę. Więc czemu będziemy mogli pójść dalej. Czyli tak, teraz jeszcze jedną muchę bierzemy ze sobą, bo trzeba. Nie mogę rzucić Revelio, co jest takie trochę... nie najlepsze moim zdaniem, ale dobra. A inne zaklęcia pokoju do plusu mogę? Nie, jak rzucę do pulsu.
to od razu ona ucieknie. Okej. Okay. Czy jest to jednak większa zagadka niż myślałem początkowo? Jeśli nadal nie jest to niewykonalne, tylko jak odpowiedzieć? Jest to kwestia teraz tego, żeby rzucić depulsa kilkukrotnie, naładować tamto i potem szybko podbiec z Lumosem. I tak mi się wydaje. Coś kiedy to będzie opadać. Nie, też nie. Okej. Lumos. Tak, bo to wskoczenie przecież wyłączy Lumosa. Może to jednak jeszcze wygląda inaczej, że powinienem po prostu znaleźć sobie jakieś inne przejście, potem dopiero po nie wrócić. Może. Nie wiem. Nie mam pomysłu. Więc tak, jak nie mam pomysłu, to po prostu biorę Lumos i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Poza tym, że wyjdą skrzynki, które mogę wziąć i przyjąć kolejne słabsze ubrania niż te, które noszę obecnie. Jej. Okej, w takim wypadku co mi tutaj tak naprawdę pozostało? No, chyba nic, muszę jakoś zrozumieć, jak to powinienem zrobić. Okej, dobra, już rozumiem wszystko. To było potencjalnie prostsze niż myślałem. Tutaj prawdopodobnie muszę zostawić ją. Potem z góry będę w stanie mu dobrać dzięki temu. A jeśli nie, to już nie mam pomysłu. Tak, dokładnie. Razem z tym właśnie tutaj, to jeszcze tamto też się podnosi, więc to wcześniej zauważył, to byłoby super. Nie miałbym najmniejszych problemów, tylko teraz z tym ostatnim ćmomuchą. To wygląda, jakbym musiał zrobić tak, jak planowałem oryginalnie. Nie, bo teraz jak to zrobię, to. This looks even more complex. Nie. W ten sposób tego nie zrobię. No, a jeśli to tutaj zaniosę, to już. Nie wiem. Nie wiem, jestem chyba za głupi. Dzisiaj na to wszystko. Jakby mi po prostu jednej muchy brakowało. Wiem, że ci mnie, no ale... Chyba, że to trzeba zrobić jeszcze inaczej. Ja. Jeśli rzucę do pulsa, to nie mogę potem od razu Lumosem spróbować ukraść tego, więc nie. Chyba bym musiał pomyśleć się dokładniej sobie... Jak to się nazywa? No, samemu, no spokojnie, żeby rozkminić, jak to zrobić, więc no, do usłyszenia za chwilę. Ja jestem głupi. Ostatnia ćma, motyl, mucha była tutaj. A jedna dole miała tam zostać. No cóż. Final resting place. Lord Gok said the helmet was in her sarcophagus. Ciekawa sprawa. Your compatriots must have made off with the helmet. Lord Gok won't like this. Better show this to Lord Gok. There must be some sort of mechanism for this doorway. Okay. No więc dziwna sprawa. Ale tak, odkryliśmy jakieś sekretne przejścia i... Teoretycznie zakończyliśmy zadanie.
To sam też prawdopodobnie skończę odcinka, bo może nie jest jakiś szczególnie długi, bo dosłownie zaraz będzie pół godziny. Co tak na mój standard jest dosyć krótkie, ale osobiście muszę przyznać, że już nie mam sił, zarówno mentalnych, jak i fizycznych. Po prostu też by więcej siedzieć, przez to, że kolejne 20 minut siedziałem, jak kupię tam wtedy. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn, they got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrok. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrok. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. No ale dobra, jak mówiłem, hełm od tych całych jełopów uzyskam już w kolejnym epizodzie. Na razie to tyle, więc trzymajcie się i hej hej, czy coś.